dzięki za tę przerwę, ale jubilat gdzieś zginął. Ja nie wiem, co on w tej chwili robi. Ja mam na... Pan prezes daje mi znak, co mam robić. Możemy zacząć bez niego. Szanowni Państwo, zebraliśmy się, no wiadomo w jakim celu. Jeszcze o tym będzie mowa na scenie oficjalnie. Pan Henryk Marzejczyk, 55 lat pracy twórczej. Chciałem powiedzieć, mój młodszy, nie, chwała Bogu, mój starszy kolega. Razem kończyliśmy ten sam zakład naukowy, jak to Henio mówi, czyli Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Henio, no odliczcie sobie po prostu te 55, prawda, od 2016, to ile będzie? Trochę zaproponuję szybko włączyć w tych smartfonach liczenie. Tu jest, przedstawiam Państwu, pan Marek Konarski, znany fotografik, przyjaciel Marka. Jego dziełem jest ta wystawa, obraz... Co, nie ma Henia jeszcze? Aha. Szanowni Państwo, na schodach Henryk Marzejczyk! To się nazywa wejście, proszę Państwa. Pani mówi, że czulej, to żona jest prawda. Ale jaka młoda. Szanowni Państwo, ale mówiłem o panu Marku Konarskim. Mam nadzieję, że obejrzeliście tę wystawę. To są zdjęcia Marka ukazujące Henryka w różnych, nie tyle w momentach życia, prawda, ale na scenie, w garderobie, prywatnie, etc. Warto to obejrzeć. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że kiedy wiele lat temu Marek robił, to była premiera Balladyny, Henryk grał pustelnika. Zrobił Marek Konarski piękną wystawę na Górnym Fołaje. No i po dwóch dniach ktoś, że tak powiem kolokwialnie, zarąbał jeden portret z Henia. Cztery! No ale później cztery jeszcze. Także musieliśmy robić tam puste ramki. Marku, Henryku... Jest tutaj, tak? No na wprost. A, to jest tamto. Zaraz się? Nie, to nie. Była, na szczęście, mistrz miał to w aparacie. A, Marku, oddaję Ci głos. Proszę Państwa, tak się cieszę, żeście przyszli tutaj. Tak się cieszę, żeście przyszli tutaj, pomimo tego, że jest ładna pogoda, a jednak wybraliście teatr. Bardzo nas to cieszy. Proszę Państwa, ja nie będę Wam gadał o zdjęciach, bo zdjęcia się ogląda, o zdjęciach się nie opowiada. Tylko zły fotograf opowiada o swoich zdjęciach. Ja tutaj napisałem, możecie sobie przeczytać, co chciałem Wam powiedzieć, napisałem. Proszę Państwa, chciałem tylko powiedzieć, że tę wystawę dedykuję mojej Marcie i Henrykowi. Marta, pokaż się kobietom. Zaraz się pokażę. Zaraz Marta tutaj do nas podejdzie i zrobimy mały happening na otwarciu. To jest odchoda. Ale najładniej zawsze opowiadają o wszystkim aktorzy, proszę Państwa, bo oni po to wykonują ten zawód. Fotografowie nie potrafią opowiadać, mówią bardzo brzydko. Czasami się uda zrobić bardzo dobre zdjęcie. Ja zapraszam Państwa do obejrzenia tej wystawy. Nie będę mówił o swoich pracach, to Wy je musicie ocenić. Jak się komuś spodoba, to będzie dla mnie największą nagrodą. A ja oddaję głos najlepszemu mówcy tego wieczoru. Henryku, bardzo proszę. Ja mam mikrofon, zdaje się, jestem słyszalny. Oczywiście to był żart z tym najlepszym mówcą, a poza tym jestem już dzisiaj tak zmęczony, przepraszam, najmocniej, że w tej chwili ta ulepka na licu moim świadczy tylko o niespożytych siłach. Także mam nadzieję, że
cudownym nastroju razem dotrwamy do późnej nocy tutaj w tym lokalu gościnnym u niejakiego Mokrowieckiego, Marka Zygmunta. Ściskam Cię, Marku Zygmuncie. Jeszcze lepszy mówco. Proszę Cię bardzo, powiedz dwa słowa. No, przystąpię do działania. Panie dyrektorze, to ja Pana poproszę o pomoc. Panowie tutaj... Robimy małe działanie, bo panowie nie mogą bez siebie żyć. Będzie prezent i wyślą nas... Ale proszę się do siebie zbliżyć, naprawdę. Zbliżyć się? Jeszcze. Przodem czy tyłem? Jeszcze bardziej. Przodem. Przodem. Wiążemy. I wyślą nas z tego miasta gdzieś do drugiego. Droga przesyłka będzie. Poza to... Dwóch bohaterów tej ustawy. Bardzo proszę, panie dyrektorze, otwieramy. Boże, jeśli to przetrę. To jest takie zdjęcie, słuchajcie, jest takie zdjęcie, o, właśnie. Szybko robię zdjęcia. Takie zdjęcie. A słuchajcie, to jest na otarcie łez, jak coś nie wyjdzie w finale. Szanowni Państwo, to zapraszamy Państwa teraz, szatan wybity, zapraszamy Państwa na widownię, nadam komunikat, pipim, prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. I jeszcze jedno, program ten drukowany liczy 32 strony. Jest szalenie interesujący i dowcipny, wesoły i ciekawy, więc radzę się z nim zapoznać przed programem, dlatego będzie parę minut od początku na widowni. Szanowni Państwo, zapraszamy na widowni.